Jacek Karnowski, studio telewizyjne w Polsce.pl, a w studio kolejny gość, Andrzej Krzystyniak, historyk, doradca wojewody śląskiego. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Rozmawiamy w momencie szczególnym, bo dzisiaj sondaż kolejny. Prawo i Sprawiedliwość 38%, Platforma 16%. Z perspektywy regionu śląskiego, jak to wygląda? Czy ta polityka rządu w tych zasadniczych obszarach rzeczywiście jest tak dobrze przyjmowana? I czy także na Śląsku, który zawsze był taki pół na pół między Platformą a opozycją, są ludzie, którzy przekonują się być może do tej propozycji polityki zupełnie innej niż w wydaniu poprzedników? Myślę, że tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy do czynienia ze zmianą dopiero od niecałe 2 lata, prawda? Czyli trudno te wszystkie niedociągnięcia czy wady zniwelować w tak krótkim czasie, ale myślę, że jest zdecydowana zmiana i zdecydowana zmiana na lepsze. Także w przypadku Śląska porządna polityka państwowa nie jest abstrakcją, bo separatyzm śląski był nakręcany byle jakością państwa polskiego, lekceważeniem jego interesów, brakiem przemyślenia i wykreowania dobrej polityki strukturalnej, regionalnej, przemysłowej. Myślę, że tak, tutaj bo to nie tylko to nie jest kwestia ostatnich 8 lat, to jest kwestia po 90 roku jakby całkowicie zaniechano myślenia historycznego, takiej polityki historycznej. Zaniedbano Śląsk nie tylko w sferze przemysłowej, ale w sferze kulturowej. Tutaj to naturalną koleją rzeczy w tą próżnię wchodzą różne dziwne teorie, czy dziwne organizacje, które wychodzą z takimi niebezpiecznymi dla państwa polskiego propozycjami. Ja bym tutaj nie chciał używać słowa separatyzm, ale jest to dla nas bardzo, bardzo groźne. Mamy do czynienia od kilkunastu lat z próbami odcinania kulturowego Śląska. To też w ciągu 1,5 roku, czy w ciągu 2 lat, trudno to te niebezpieczne tendencje zneutralizować. Ale też można powiedzieć, że ta dobra zmiana raczej wzięła problem na przeczekanie, niż zdecydowała się na podjęcie jakichś przeciwdziałań. Rozmawialiśmy z wojewodą śląskim w tygodniku w sieci kilkanaście miesięcy czy kilka miesięcy temu, i mówił, że właściwie nie ma żadnych ekstra środków na działalność propolską, na działalność patriotyczną w regionie z tak silnym zaangażowaniem sił zewnętrznych. Nie ma ekstra środków, to prawda. Myślę, że państwo polskie nie jest tak bierne jak parę lat temu, ale dalej jest to działanie państwa polskiego dosyć niedostateczne. Ja bym to tak oceniał albo na 3 minus, gdyby użyć takiej szkolnej skali. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy budowania instytucji, które będą przeciwdziałać właśnie tym niebezpiecznym tendencjom. Ale myślę też, że potrzeba jest wspierania takich bytów niezależnych, które będą niezależnie od tego, kto będzie rządził na Śląsku czy w Polsce, realizowały ten interes propolski. Fundacje, stowarzyszenia. Otóż to, fundacje, stowarzyszenia, to jest bardzo ważne, by takie byty tworzyć. Pana środowisko tworzy Fundacja Ślązacy.pl. Dokładnie tak. Rok temu założyliśmy Fundację Ślązacy.pl i natychmiast przystąpiliśmy do działania. Pierwszą inicjatywą będzie upamiętnienie ofiar akcji antyinteligenckiej na Śląsku 39-40 wystawą. Wystawa będzie gotowa, myślę, już na dniach. Myślimy nad miejscem inauguracji tego wydarzenia. Chcemy w ten sposób upamiętnić ofiary prześladowań niemieckich, które miały miejsce na Śląsku już od pierwszych dni agresji, od 1 września 1939 roku, a jest to dosyć zapomniany aspekt historii Śląska. Weszli z listami proskrypcyjnymi przygotowanymi przez mniejszość niemiecką. Otóż to, ta lista osób do likwidacji, czyli do zamordowania, była gotowa na długo przed wojną. Tutaj wywiad niemiecki korzystał szeroko ze współdziałania z mniejszością niemiecką, która nie do końca była przyjazna Polsce. Także obchody stulecia niepodległości przed nami. W przyszłym roku przypada stulecie. Czy na Śląsku są jakieś przygotowania do tego wydarzenia? Czy to też będzie z odpowiednim rozmachem?
Zdecydowanie tak. No, a mam przyjemność być pełnomocnikiem wojewody do spraw programu Niepodległa, także przygotowujemy kilka takich propozycji, kilka obchodów. Jest to u nas szczególnie ważne, że będziemy mieli do czynienia z setnymi rocznicami powstań śląskich 19, 20, 21. Chcemy szczególnie upamiętnić powstańców śląskich, powstania śląskie, te wydarzenia jakimiś działaniami przede wszystkim trwałymi, takie, które się tak wyrażę, wzniecą ten ogień działania. Tu przede wszystkim chodzi o to, żeby rozpropagować powstania śląskie, żeby wzbudzić inicjatywę do poznawania historii, kultywowania powstań śląskich, kultywowania polskości na Śląsku. A propos sporów historycznych, także toczy się debata wokół pomnika wojewody śląskiego Ziętka, no, wojewody z czasów komunistycznych, ale uznawanego, rozumiem, w regionie przez wielu ludzi za postać realnie zasłużoną. No to jest dosyć ciekawy spór. No tutaj jest jednoznaczne stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Ja też nie chciałbym wchodzić w kompetencje IPN-u katowickiego, który wypowiedział się negatywnie, jeśli chodzi o Ziętka. No mnie tutaj dziwi mnie postawa tych, którzy tak zaciekle bronią Ziętka, nie widząc żadnych wad w tej postaci. To jest o tyle ciekawe, że ja pamiętam, że w momencie, kiedy upamiętnialiśmy przedwojennego wojewodę Garzyńskiego tablicą w urzędzie wojewódzkim, wówczas w prasie regionalnej i nie tylko mieliśmy do czynienia z takimi wściekłymi atakami. Że sanacyjny, tak? Sanacyjny, wrogi Śląskowi, Ślązakom i tak dalej. Natomiast te same środowiska lub podobne środowiska teraz bronią Jerzego Ziętka. Jest to dosyć znamienne. No, Ziętek też był powiązany z sanacją. Miał swoje zasługi, no ale był wojewodą reżimu komunistycznego. Tak jak to ocenił negatywnie Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Ale jest problem zburzenia tego pomnika? Czy to jest postawione na agendzie? zburzenia pomnika. No, bo ten pomnik stoi. Pomnik stoi, jest to niewielki obelisk. Znaczy, Jerzy Ziętek jest upamiętniony w wielu miejscach, myślę, wieloma pomnikami. Czy tego tematu nie ma, rozumiem? Na razie jest dyskusja wokół samej postaci. Na razie jest dyskusja wokół samej postaci. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z zapisami ustawowymi mówiącymi o dekomunizacji i w tych działaniach no niezbędna jest opinia Instytutu Pamięci Narodowej. On wypowiedział się jednoznacznie negatywnie, oddział katowicki, także na tym musimy polegać. No, każdy ma prawo do swoich poglądów i osoby, które bronią Ziętka, też mają do tego prawo. No, niemniej jednak zapisy ustawy mówią jasno, prawda? Mamy opinię historyków i to należy zrealizować. A jaka jest pana opinia na temat reparacji wojennych, które mieliby Niemcy nam wypłacić? To jest no, postulat polityczny na razie zgłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego. No, są już pewne działania, analiza Biura Analiz Sejmowych pozytywna, są wypowiedzi posłów. Ja przede wszystkim cieszę się, że ten temat został podjęty, po wielu latach, że przypominamy, jakie Polska poniosła straty. Czyli sam już temat reparacji jest wehikułem skutecznego zabiegania o prawdę historyczną. Dokładnie tak. Ja myślę, że sam temat reparacji, który został wzniecony, już jest sukcesem, prawda? Że o tym w ogóle mówimy. Ja jestem sceptyczny co do uzyskania tych reparacji, bo nie sądzę, żeby to było możliwe, żebyśmy byli aż tak skuteczni, żebyśmy odzyskali od Niemców jakiekolwiek odszkodowania. Natomiast musimy o tym przypominać. I to jest bardzo dobry krok, że o tym się mówi. Gdybyśmy straty wojenne potrafili w jakikolwiek sposób zliczyć, no wyszłyby kwoty, no tygodnik sieci liczył $6 bilionów włącznie ze stratami ludzkimi, bo to też się da jakoś oszacować. Same straty materialne $845 miliardów.
Dokładnie tak. A ja myślę, że to są jeszcze dane niedoszacowane, bo myślę, że te straty poniesione przez Polskę byłyby jeszcze większe, bo ja tutaj przypomnę o pierwszych dniach wojny na Śląsku. Tutaj jest w ciągu 2 miesięcy wymordowano ponad 2000 osób, tylko mając tych wypisanych na liście przedstawicieli inteligencji czy osób znanych z obrony polskości. To są tylko 2 miesiące, straty materialne, straty niematerialne. To musimy cały czas przypominać i to jest element prawdy historycznej, bez którego nie możemy się obejść jako państwo. Dziękuję bardzo. Andrzej Krzysztyniak, pełnomocnik wojewody śląskiego do spraw programu Niepodległa, tak. Doradca wojewody, ale także Fundacja Ślązacy.pl, był gościem studia w Polsce.pl, z pewnością nie po raz ostatni. Dziękuję za te odwiedziny prosto z Katowic, a państwa zapraszam na kolejną rozmowę już po króciutkiej przerwie.